Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony DJ, dzisiaj jest z nami Azorek, witam, witam wszystkich. Wracamy po bardzo długiej, 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 długiej przerwie. Jak bardzo dobrze widzieliście, ale live'y były, więc macie co oglądać. Rozpoczynając taką, nie wiem czy możemy to w ogóle określić serią, czy zaczynamy jakąś serię. Ale to będzie takie, no taka określmy to serię. Będziemy sobie po prostu jeździć, coś sobie opowiadać, jak będzie coś nudno, to będą trzeba przyspieszone. No będziecie oglądać, no to zobaczycie. Dzisiejszy plan. No, chciałeś coś powiedzieć? A nie, no. Gazuję sobie jak zawsze, dafiku. Nic nowego. Dzisiejszy plan z Castle, jedziemy do Köln. Z Köln zobaczymy, co będzie dalej, ale planowaliśmy jechać na piękną landóweczkę do Calais. Ale zobaczymy, jak pokaże wszystko. No to co? Komu w drogę temu czas, nie? Jak to mówię? Ja, dafikiem, z Euro6. Azorek tak samo. Pozdrawiam Kacperka. No to co, to jedź pierwszy, żeby było coś widać. Dobra. Czekaj, ci się odsunę. Z prędkością nie przesadzamy. To ile? 100? 100? Tak. No to dobra. Nie ma sprawy, ziom. No, także będziemy się postarali jakieś dobre tematy utrzymać. No, też tak sądzę. Już wiesz co, przyjadłeś na tym czerwonym, bo... No, prawie zielone się tu, tam. Bo. Czekaj, od razu sobie SIB radio wyłączę. Dobry pomysł. No. Piszcie, ile chcecie takich odcinków mieć. Będziemy się starać nagrywać. Po prostu opowiadanki. Planujemy po prostu raz w tygodniu takie coś wrzucić. No bo więcej, no to zaś bez sensu. Dobra, stuwa nastawiona. O, jeszcze nie. Ja sobie biję piąteczkę. I w sumie piąteczką pięknie sobie będziemy śmigać. To sobie szósteczkę już wbiłem. W sumie szósteczka, mniejsze spalanie. Tak jest. A teraz spoko, 66 średnio. Nie, czekaj, tu 75, a jak to wbije? No wiesz, ja mam 81, nie? Średnie spalanie. Jest dobrze. No, także jeśli mnie w ogóle obserwujecie gdzieś gdziekolwiek, no to zauważyliście, że miałem live'y. Też się codziennie, nie codziennie, co tydzień w sobotę. No i czasem też się, no, w piątek nawet ostatnio się zjawił, no to też był, nie? Bo wolne było, no to... Nie, piątek nie było. Było, ja miałem. Kiedy? Też był w piątek live. W ten piątek? Tak. To była sobota. Aha, bo dobra, mi się porąbało. No, sorry, moja wina. Zarek pijany, normalny. Wolę tylko pijem. Ja też. No, no i taka prędkość to będzie git, myślę. O! Coś mi się wymsknęło pod kątem. Szalej, zaświecę tam długimi, żeby cię widać było. Aż ci awaryjki włączę? Widać? Widać, widać. Także jeśli jeszcze nie widzieliście, to tam w ogóle wiecie, strona jest w opisie. Link do kanału mego też znajdziecie w opisie. Może. Jak dobrze zapłacisz. Ha. A co ty sobie myślisz? Wystarczy, że sobą nagrywam, o. Tak, tak, kompan do nagrywania to już płaci, nie? Tak, tak, w ogóle powiedzmy ludziom, ile mamy tego, ton, ja mam 22. Właśnie, w ogóle z czym jedziemy, w ogóle jakieś informacje, ja wiozę ziemniaki, ziemniory, 22 tony, 22 tony. A to ja puste palety wiozę, chyba też 22 tony. Do pospedu. A ja do... też. No, no to fajnie. Z tego samego, no, z tego samego wybrali, nie? Nawet nie wiem, bo już stałem w garażu, jak ty to brałeś.
No. No i tak, jakoś to zleci traska szybko. I ja wiem, bo mówię, że czegoś właśnie mi brakuje, nie? A nie założyłem sobie podsłuchu. A ja wiem, sobie Rabika nie puściłem, o nie. RMF-a mojego. Ale jak słyszycie muzyczka, muzyczka w tle jest, magia montażu itp. itd. A to jest najgorsze, jak wracasz po takiej długiej przerwie, nie ma totalnie tematu do rozmowy. Czujesz się taki, taki nie swój, jak wiecie, jak jeszcze live'y się prowadzi, no to ktoś tam raz za czasem na czacie coś napisze. Ktoś jedzie za nami, uważaj. No. To spokojnie. A powiem wam, że to nagrywam na wpół do pierwszej, nas tak to wzięło. Tu z przodu też wyjechali, uważaj. Przyjamuj lekko. O, mocno, bo typa laguje. Jezu, jakie lagi typa. Wyprzedzać go, czy co? Dobra, na stacji jest jeszcze to, git. No, no i tak, prędkość 100. Stuwa i lecimy. Tak właśnie, ile byście chcieli tak te odcinki? Po ile około minut? Gdzieś tak planowałem 10-15 z nich zrobić. Znaczy u nas to będzie trwało pewnie z godzinę, pół. Dup. O, przepraszam. Nie widział. To są uroki tego DAFA, proszę państwa. Jeszcze nam zostało... ile? Właśnie nam jeszcze zostało. 94 km. A, żeby to taka strasznie dziziutka traska była, nie? No. Jak tak lecimy tą setką, to będzie fajne. O, nie zmieniam pasu, bo tak tu zaraz. Trzymaj trochę odstęp, nie? Tak, żeby było fajnie, realnie. Teraz mam trochę za dużo, podlecę trochę szybciej od ciebie. Tak, tu teraz zjeżdżamy, no to git. No i tu tych w prawo, trzeba dzwonić, żeby się nie wywalić. W topie nie mieć. Hamujesz jakieś wyścigowe, nie? Stopniowo. Ach. Widzisz, jak już masz DAFA, na przykład DAF jest, wiesz, bez żadnego ładunku, lepi się tak pięknie, ale już mu załadujesz tak powyżej tych właśnie no, 20 tak. ton. Miota nim jak szatan. Już go zaczyna rzucać. No i tutaj w lewo, cyk, ładnie. O, czerwony to hamujemy. W takim razie. W ogóle widziałeś, jak wygląda, z czystej ciekawości tak pytam, jak wygląda zacisk do ciężarówki? Zacisk. Ale jaki hamulcowy. Zacisk? Jaki? Zacisk hamulcowy. No to nie, nie miałem okazji. Ja w życiu widziałem, jak wam gdzieś mi się może uda. W sensie, znaczy nawet nie w rzeczywistości, wyobrażam sobie, jakie to jest ogromne. Mi się gdzieś, jak znajdę to zdjęcie, to wam tu wstawię, teraz na ekranie. Dwa zdjęcia z tego co pamiętam. Lub jedno. Takie jakie tam ci, jak zobaczyłeś, no. To takie kuźwa dosyć spore. W ogóle taka ciekawostka, jak jadę do miasta obok, to jakby dojeżdżasz do ronda, nie? No. I przed rondem są pasy. Proszę, jak zawsze, nie? I dosłownie na środku pasów jest wtopiony w asfalt klocek hamulcowy właśnie ciężarówki. Gościowi pewnie, wiesz, hamował, musiał wypaść czy coś, nie? Niespodzianka. Widzisz, musiał, właśnie, wiesz, musiał zahamować, był nagrzany, no i się wtopił, nie?
Ho, ho, tu roboty miałem, hopie. Jak zawsze. Hejny tam robił. Tak, że on zawsze wie, że roboty, a ja nie, ja sobie jadę, spokojnie. I jest. Za chwilę pojedziemy do, na landówkę śmierci, naszą ulubioną drogę, szczególnie moją. Szkoda, że nie mam nagranej kilku akcji. Ja już nigdzie nie jadę, ja już tam nie jadę, ja już dalej nie jadę. Tyle tam przeklinania było, o Jezus. No ale family friendly, nie? Tak, family mówią? Friendly content. No, hamuj Mariola, hamuj. O, i zielone jedziemy. To jest najgorsze, jak się zatrzymy, że mamy moje trzeba być zielone. Stary, nie no, podoba mi się ten DAF. Jest jak to małe przyspieszenie po 2000 obrotów. Przeciągnij sobie tak. Do czerwonej kreski, opie, Jezus. O, żółte. Dobra, już przejadę, to tak bez sensu, jakbym czekał, bo... O! Lucian przed nami. O ja pamiętam, kilka lat temu. Dobra, tu się zatrzymam, tu już jest podpad, zaraz tu już mi nie uciekniesz. Kilka lat temu, jeszcze z dawnym, z kolegą, jeszcze z podstawówki, tutaj właśnie jechałem Magdumką i tam właśnie zajeżdżałem do tego pospet. Tak mi się przypomniało. O! Rodoneczkę lecimy. Jakbyście się pytali, to nie gra na żadnej kierownicy, na klawiaturce pykam. Nie. Szlachta musi grać na klawiaturze. Trzeba być prestiżowym w życiu, no to... I mistrz parkowania wchodzi do gry. Tyk. O. O ja, jakie mam fajne parkowanie. I cyk, a go ślepie. Czy mam takie same parkowanie jak ty, myślę, jak to robić. I czekaj, już cofnę i ci odjadę. A jak zawrócił, poszedł. Dobra, ci już odjeżdżam. Czekaj, zagramy realistycznie, poczekam, aż ty się przesłuchasz. No teraz sobie tak, o! Zagramy realistycznie, po czym wjechać na mnie. Ludzie te wsteczne opiepikają wam tam. No i pięknie ziemniaki dostarczono z Kassel do Kuhn. 44 tysiące na konto. No to tak, już jesteśmy po dla was sekundowym cięciu, dla nas to minęło z dobre 10 minut. Już mamy ładuneczki. Już wam pokazuję, ja z Kuhn. Znowu bardzo króciusieńka trasa do Duisburgu. Nie wiem, czemu mnie tak kieruje, ale pojedziemy sobie tutaj do Duisburgu, a Azorek ma już do Dover. I ja z Duisburgu, jeśli będę mieć coś na Calais Dover, to wezmę, a jak jeśli nie, to pojedziemy sobie na pusto landóweczką, żeby było ciekawie. Tak jest. To prowadzi pani prezesie. No to może teraz ja, bo ja mam teraz bliżej, nie? W sensie tak. Prowadź. Jak zawinął w opie. Ja lepiej na krawędzi, nie była opona rozwalona. Lepiej niż ja na szczałkach. No, a przyczepa teraz poszła po krawężniku.
To się wytnie. No a teraz ja wiozę opony ciężarówek 13 ton, a ty? Krew brykowane schody 22 tony. Zmieściły ci się tam schody? Jakoś, no to małe były, no to. Przyszedł DJ, załadował mi to, co? Jezu, jak to jest najgorsze, jak się zatrzymujesz i od razu już musisz startować, bo już jedziesz. No, potem na paliwo będziesz płacić, obie. Paliwo nie tanie, paliwo nie tanie. Ach, go teraz przyżyłował. Cyk, czwóreczka. Tutaj, czy mniej? Nie, standardowo. To dobra, to w szósteczkę wybiłem. What the fuck is that? Ty, gościu! Co mam, tu mnie? Mnie tam jak szatan. Uciekłeś mi trochę. Dobra. No spoko, jedź, czwórkę wróciłem. Leżę, albo i nie. Tego nie było. No, to my spokojnie sobie jedziemy. Tak jest. Czekaj, Azorek musiał się tam na chwilę. Azorkowi coś złe paliwo zatankował i problem jest. Z gaz auto, nie? Tir. Dokładnie. Prawidłowo ciągnik siodłowy. Dokładnie, my sobie tutaj na niego poczekamy, na chwileczkę. O! Aż mi się opie zmieścił koło lampy. Może ci napisać, czy ładne buffy mamy? Kto ma ładniejszego, oczywiście, nie? Wiecie, na kogo pisać Azorka, nie? Kasperek wiadomo, co napisze. No jaki gość, no. To jak to ma być family friendly, to będę... Kulturka musi być. No co za debil! Ja, żeby, co za debil. Panie Majstera, ile pan jedzie? Stóweczka. Jedę 120, się dogonić nie mogę. W lewo, hamuj. Spokojnie, biegami hamuję. Kloc, tarcze nowe, no dapię, no to. Kuźwa. Trzeci raz mnie kochają dzisiaj, nie? Czy się tak wyciszasz? Może kabel ciągnął. Powiedziałbym coś. Family friendly. Właśnie. Dlatego nie powiem. Dobra. Wchodzisz do miasta. O nie, do El Cabo. Ile jest to ludzi? 13. W sumie już jest taka godzina, że czerwone. O! Cześć. Nie wnikaj. Byłby dzwon, ale jestem ostrożnym kierowcą i skręciłem.
Nie, aha, dobra, nie, dobra, zielone. No jak tutaj nie ma korka, to nie będzie lądówka. Nie, będzie 2000 ponad graczy jest, no to. No i co robisz? Wyhamowałem. Co trąbisz? Ej, idź pan. Widzisz, że cofa, to już się we mnie cofnął. Musiałem się odsunąć, bo inaczej by nie wyjechał. No ale przynajmniej przeprosił. Ile masz uszkodzeń? Nic. A, bo tu masz ładunek. To ja się prawie pojadę, może naprawić, ty co? A, to ja sobie dam tak, żeby nie tracić czasu na parkowanie. To możesz. To się wytnie, nikt nic nie widział. Ja nic nie widziałem. Ja taki... Dobrze się odzywasz. Ja takie znaki stały. Dobra. Teraz szybko sprawdzamy, czy mam jakiś ładuneczek. W ogóle napiszcie, czy taki format w ogóle wam się podoba. To weźmiemy sobie najwyżej do... Cardiff, materiały wybuchowe, ale już najwyżej są końcówkę już w Anglii, najwyżej dojedziemy to na przyspieszeniu, albo po prostu skończymy w Calais. Bo i tak już, bo ja tu mam nagranie już takie 32 minuty, także. Tak jest. To lecimy po materiały wybuchowe. No i tak ładnie ustawiłem. No. Tu już trzeba jechać. W bramę uderzyłeś? Mi się zdawało. Nie. Nie, serio. Mnie na nagraniu sobie sprawdzę. Ten jak tam poszedł. 80, nie więcej. Można lekko przyciąć, jak nikt nie jedzie. Fintega zawsze. Nawet jeśli ktoś jedzie. Tak samo jak dzisiaj typowi wyjechałem tak hamsko. Jej, ile to jest tych olej silnikowy, materiały. Pa, pa, i Tokyo Drift. Chcę się ustawić ładnie. Się ten dach chce. Szybkie ładowanie. I jedziemy. To ty teraz ja mam prowadzić, tak? Wiesz jak? No do tego, nie? Ty tu wyjedziemy z miasta, no i jedziemy. No to w sumie prowadź, ty potem tu wrać, tylko się potem zmienimy. A już wyjedziemy na lądówkę, to będziesz mógł prowadzić. Już tyle ci jeszcze teraz tu pokieruję, a już potem sobie poradzisz bez problemu. No problemu. O, zielone! Ura! Jest, złapałem. A, ja też. W sumie teraz dobrze zrobili, że jest 80 mniej więcej w mieście. Jakieś, znaczy jakieś jak grałem, to prędkość maksymalna w ogóle była 110 na autostradach. Nie było tak. Nigdy tak nie było. Jak wprowadzili to w ogóle te ograniczenia, to wcześniej nie było w ogóle. Mogłeś lecieć z kodą 200, 210, 220 na spokojnie. Ciężarówkami tak samo. Ale jak już wprowadzili to właśnie na normalne drogi 150, a...
właśnie w mieście 80. W sumie bardzo dobrze, bo czasami było tak, że przez miasto potrafił ci gościu, wiesz, zasuwać. Tyle, że dzięki. No to chyba się nie wyjadę, coś mi się zdaje. Ludzie jadą? Poczekaj. Jak zawiną, no. Dobra. Dora, dawaj szybko. Szybko. Jehopie. Aha, dobra, jechał ci tam, dobra. Jop. Gdzieś to? Nie. No to dobrze. Ja no. Tu na zjeździe poszukuję. No nie, spokojnie, nie będziecie już. Typ rozpędzony po prostu we mnie wjechał, nie? Wiesz. Ale ładunek zero uszkodzeń to spoko. I tu sobie autozapisy muszę porobić. Chcę trochę powoli, dopóki nikt nie jedzie za mną. Potem w lewo, nie? Tak, tak, w lewo tutaj. Ty pod prąd jechał, Jezus. Dobra, dobra. Zatrzymaj się tutaj. Nie no, już jedzie, dzieci. Ja już skręcam. Coś już skręcasz, dobra. Jedziemy. Ale go teraz przygotował, bo jest. Cykujeczka. Jak tam twoje spalanie? 68. 80. No mam lekko, lekko lepiej. Ukrywając. Ty par widzisz, co napisał? O, mnie nie widział. Perfect English. Pong. Pong. Nie chciałem już S, bo nie wiem jak. Tang. Taka sprężyna. Tang. Tang. No widzisz, jak ładnie napisał. Ładny dom. Jaki debil tu ja mam, nie. Dobra, już przyspieszam do tej setki. No stary, 110 mam. No debil. No, no ja. Kamera zero i lepiej do siebie. Okay. Ale to będzie piękne. Dobra, dawaj. Trzeba, czwórki ruszam. Pięknie gościu wyjechał, pięknie. Make up your own rules as you go. Stay only true to what you know and who you are. And who you are. The road may be rough, you might not see the top. But winners don't quit and winners don't stop. The leap may look large, you might think that you'll fall. But winners always. Bo to teraz jest taka różna jazda. No, w sumie nie chcę ich wyprzedzić, tak już korci mi tą czwórkę dać. Aha, bo to robię. No, jaki debil. And his name is John C. Fajna sytuacja. Stary, ja go jeszcze odpalę, ja pewnie stu uszkodzeń, jak zobaczysz. Ale jak ciebie wyjechał?
Ale najgorsze jest to, że ja szybki zapis mam w tobie. Jak już cię wjechałem, ale ma... O, zrobił mi się sekundę wcześniej. Nie, nie sekundę, 38 sekund wcześniej. No stary, opie, ty pokesamował do zera, no. Ja, a ja... O, on pokesamował do zera, a ja opie... No, a ja, sto, ja stary, opie, czwórkę wróciłem. Ty na tym zagięcie czekam. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię na mapie. Przede mną, czy... Popatrz na mapie, jesteś, jesteś dziś dużo za stacją. Na tym zakręcie, co żem się wywalił. Czy jesteś na tym zakręcie, co żeś się wywalił? A, no to dobrze. No ty pieścić nie umie. Ja, on opie hamuje, a ja czwórkę opie gaz w podłogę, no. Nie wiem, gdzie ja wiedziałem, że ty chcesz wyprzedzić, ja wiedziałem, że ci na czepę rzuca, nie? You can't win if you don't play. The game might be dirty, but it's okay. You can't win if you don't play. So you better play the game. Stuwa mam. Cały czas. Aha, XD. Fajne trole. Proszę bardzo. Niki. Dobra, ja cię widzę, cię startuj. Czekaj, bo to jest takie łatwiej przecież. Dobra, Ansarek już do nas dojechał. Właśnie mnie puszcza. Gdzie? No nie, na mordo. Tamten pan, co we mnie wjechał, to został już wyjaśniony przeze mnie. Szkoda, że tego nie to, że to nie było nagrane, no ale... Really trendy content. Tak, tak jest. Jakie wyjaśnienie w ogóle, co? Właśnie tak, z czystej ciekawości, co się stanie, jak będę mieć ten, na przykład 100% uszkodzenia na czepy? Będzie dał się z nią jak, czy nie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. Jak ktoś wie, to można w komentarzach napisać chętnie. Za to DJ przypnie wam serduszko. No właśnie. O, mam fajny pomysł do końca filmiku. Ten? Rajdówki, czy nie? Nie, nie, uważaj, stój, hamuluj. Co to się stanęło? Nie mam bladego pojęcia, ale staram się jakoś schować. A, gościu po prostu wisi. No nie, trąb rzeki. Skoda ta przyjechała. Teraz po prostu przyspieszyłem wam nagranie, ponieważ zostaliśmy mocno atakowani przez naszych kochanych kolegów.
i po prostu bez sensu było to oglądać. Także zapraszam do dalszego oglądania. To widzicie, jak wygląda. Wyglądają ludzie na Tracker ZMP. No spokojnie, mam screena i wstawię na ten. Wszystko, a ty wraj czego wytniesz trochę filmik i wrócisz później. Ja sobie to zapiszę jako osobny filmik. Patrz, jedzie. A jest. Za to zdejmij. No dobra, w sumie jedź, bo ty masz ślepi, czy masz. Jedź. Jadę i tak zaraz będzie. I no, wstawię potem na American Track. Porwam się screena. No to ci nic nie da, że tam wstawisz. No ale zobacz, patrz, napiszę. Taty są tego, gracze. Rondo. No prosto, nie? Na rondzie prosto. Nie, tu... Patrz. Ja mam prosto. Ale chodź do serwisu, będziemy kończyć po prostu. Czy gdzieś tam na pewno. Dobra. I patrz, to też mnie blokuje. Pa, przyjechał. Już przyjechał, już przyjechali obydwaj. Czy pojedziemy sobie... A, dawaj na hotel. Blokują cię? Nie, wyprzedziłem go jednego. Trochę tak zrobili legal, ale boję się, że wjadę w tym tego typa. Cześć, bo sobie muszę miejsce i dodać. Muszę zrobić to tak. Kurde, jaki to jest idiota. Pa, dwóch tu jest. To właśnie widzieliście w dumie gracze na TV. Ale spokojnie. Dawaj to konie i pięknie sobie zakończymy. Co? Pięknie sobie zakończymy dzisiejszy odcineczek. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do końca, napisz. Cześć. Napisz w komentarzu. MP, track MP, o. O, track MP, a ja ci przypnę serduszko. I i pozdrowię cię w następnym odcinku. Tak jest. Pasuje. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, pisz, przypnę ci serduszko. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj był ze mną Mazorek. Cześć. I kilka debili. Po prostu z Tracker ZMP. Także do zobaczenia w następnym. Siemaneczko. Cześć.